W momencie, kiedy zostałam mamą, to można powiedzieć, że spełniłam się jako kobieta, bo jako sportowiec byłam spełniona, a jako kobieta się spełniłam w momencie, kiedy zostałam mamą i to jest chyba ten najpiękniejsze, co mam. Ciężko mi jest powiedzieć jeszcze, jaki jest Grzesiu, bo ma dopiero 7 tygodni tak naprawdę, więc no, ciężko powiedzieć, co ma ze mnie, co ma z taty. Na razie nie śpi. Natomiast jeżeli mówimy o Marcelinie, no to w 100% po mnie jest uparta. To jest, naprawdę jest bardzo uparta i myślę, że to będzie ta cecha, która pozwoli jej osiągnąć swoje cele i mam nadzieję, że sukces pod każdym względem tego, czego się podejmie. Więc tak, więc to jest na pewno. Poza tym ma po nas obojgu ma to, co jest bardzo ważne, czyli umie okazywać miłość i to uczucie, czyli lubi się także przytulić, powiedzieć kocham i tego ją przede wszystkim uczymy, bo to jest dla nas jedna z najważniejszych cech, którą daje się dziecku. No jest niezwykle otwarta, jest wszechstronna, a przy tym wszystkim jest tak małą aktorką. No jakby myślę, że jest połączeniem naszych Pawła i moich cech. Najcudowniejsza chwila to chyba wtedy, kiedy wracałam do domu z drugim dzieckiem i radość Marceliny, kiedy zobaczyła brata. To była ta chyba jedna z najpiękniejszych chwil, bo to też uświadomiło mi i Pawłowi to, że przygotowaliśmy ją doskonale na to, że pojawi się rodzeństwo. Thank you.